rozmawiamy o barierach, granicach, które często zupełnie nieświadomie wyznaczasz sobie i blokują cię one w realizacji twoich marzeń i twoich pragnień. Porozmawiamy również o samotności. Samotności, która zazwyczaj kojarzy się bardzo negatywnie. Mamy przed oczyma brak drugiej połowy, partnera, partnerki, może odejście bliskiej ci osoby, może śmierć, a może bycie daleko od rodziny, utrata przyjaciół. Samotność kojarzy się z byciem sam na sam z sobą. Dla mnie jednak samotność jest przywilejem królów, władców, wojowników i osób, które osiągnęły sukces. Naturalnie należy zdefiniować sukces troszeczkę inaczej, niż większość ludzi to rozumie. Dla mnie sukces to wyznaczenie celu i osiągnięcie tego wyznaczonego celu. To jest sukces. Myśli, które tworzą wizję, działania, które prowadzą do osiągnięcia tej wizji. Porozmawiamy dzisiaj również o czasie, gdy spotykasz się z bardzo wyjątkowym przewodnikiem, z Lampartem Leopardem, który tak symbolicznie pokazuje wszystko to, co za tobą, czyli te wszystkie momenty cierpienia, życiowych egzaminów i to, co dokładnie teraz przed tobą. Leopard bowiem pojawia się w bardzo szczególnych momentach twojego życia i dokładnie teraz nastąpił taki właśnie kolejny czas. Czas inicjacji, przejścia na wyższy poziom. Uwolnienie się od tego wszystkiego, co ciemne, co trudne i rozpoczęcie tego nowego, pięknego i pozytywnego.